Ja nie popełniłem ani jednego błędu. Pierwszy raz się wyjebałem. Nie popełniłem. O Jezus. O, nie tylko ja tutaj. Jest! Siema. Siema. Siema! Siemaneczko. Siema GTA, owe świry. Elo, elo, witamy. Ej, ty też wybrałeś ten, co my. Kurde, pięknie. No nie mamy tak. O, to ma tylko jeden inny kolor. Emocjonujący ja. Wyścig będzie. Nie, jak? Flutter ma inny kolor. Gdzie ty jesteś, Mati? No czemu ty tak zaspałeś? A nie, kto zaspał? No, Furman zaspał. Furman, co się dzieje? A nie wiem, co nie trafiłem. Co z tobą jest? A czemu nie ma bomby? Hejka, co się z tobą dzieje? Co z tobą? Co za zwątpienie? Ojej, skąd to zwątpienie? Pasta. Ale lubię tak jeździć szybciutko. O, ale ładnie zarąbałem po ściance, powiem wam. Jeżeli film wygląda jak gówno w tunelach, no to po prostu przez ale tunele. Wygląda, ja sprawdzałem nawet u takich. To wyjmij te tunele i zacznij się szanować. Wow! Dobra, nine! Jest! Nine! Dawaj, kurde. Dawaj, jeszcze masz szansę. Widać, to jest skillowym graczem. Ja nawet się nie spodziewałem tego. Dlatego ja Furman tak. Wchodzi na prowadzenie, wychodzi. Na pewno. No, nie. No i dobra, już GG. Już koniec. To ten tunel nie. Ma 4 km. Ostatni czekaj był 8 lat temu. Nie, no jak? No ja, bo upadłem. I to są przecież. Takie randomowe boosty. Aha, Mati, też się cofałeś? No jaha. A, no to. No o, co tutaj? Ej, chłopaki, zatrzymajcie się. Jezu, jak ja dawno nie grałem w GTA. O Boże, nie! My graliśmy ostatnio. Ale no, my często gramy. No super. Ej, uwaga, tam jest pseudo boost. On trolluje, to jest trolujący boost. Mnie zatrzymał. Mnie zboostował, o co chodzi? On mnie zatrzymał. Aha, bo były takie randomowe, ja najechałem akurat na boosty, może gdzieś po drugiej stronie były te... Ale zwolniacze. Kto to jest? Kto jest przede mną? Ja jestem sobie przed tobą. Ej, Kamisiu. A nie może, znaczy bym się zatrzymał, ale no... Ale jestem centralnie za tobą. A, no to spoko. Ale no, jestem centralnie za tobą. Co ty chcesz się zatrzymać? Jezu, jaka rampa! Jaki zjazd! Jezu, jaka rampa! Hardkorowy. Czy ja trafię? Taki zjazd niedawno. O, kurwa, ale fajne. Czy ja trafię? O Jezus! Jezu, jak ale Stefan! Ej, patrzcie na te piękne wojaże. Co ja mam tutaj robić? O Boże, o Boże! Ja! Ale cudo! Co to się dzieje? Ej, jaka... zacząłem zbaczać z kursu i trafiłem idealnie w pętlę. Serio? Zbaczał z kursu. Zbaczał z kursu. Ej, to już tylko jedno okrążonko było. Dobra, jestem no czwarty. No i mistrzu. Jestem czwarty. Co tam? A co zrobiłem salto w tył, jak uderzyłem jakby... O Jezus, skręcam. W kawałek tunelu. Aha, przykro mi troszkę. Tam gdzie ja idealnie trafiłem pewno. Trafiłem. Jezu, boję się, że spadnę i umrę, nie? Idealnie spadłem. No i to jest a to co, właśnie. Go salto? Go powrót, salto. Mano. Ja zrobiłem salto w tył. Podwójne. Dobra, ufam sekund. Ci. Ufam ci. Podwójne. No, podwójne. Nie, to spokojnie, to jest tyle miejsca, że ten. Dobra, że nawet potrójne. Poczwórne. Nie no. Serio, aż tak dużo miejsca tam jest? Dobra, oh nie, my god. Na podwójne idealnie. Oh my god! Ej, bo nie widzę nic. Dobra, teraz widzę was. Ale on wylądował czy nie? On wylądował czy nie? O Jezu! Co się dzieje? Aha, tu jest. Dobra, tu jest go potrójne. Spokojnie, no. Ja go poczwórne. No. Dobra, potrójne, elo. Zrób jedno do przodu, jedno do tyłu. Jedno bokiem jeszcze. Dobra. Nie polecam, bo zaczniesz tak wariować, że... No. Dobra, ja już opanowałem. Uuu, jak ładnie! Nauczyłem się. Floti? Dobra. Ja też chciałem... Nie! Nie zdążył! Ja też nie zdążę, no. Jest! Dobra. Ukończyłeś? Wow. Wow. No, Mati, a co się z tym stało? Go skąd potrójne. To zwątpienie? Go potrójne. Tyle mogę powiedzieć. Tak, to jest ten wyścig dla nas na dlatego jest różowy, tak? Więc jeśli macie jakieś odcinki, wyścigi, nie podsyłajcie. No. No ty, o co ale chodzi? No, zobaczymy, no o co chodzi, no. Jest, ty, jak, cieszmy się. Jak hejtuje. To, no mi kazali. I kazali ci hejtować? No nasz? Tak, ten... na stówę, bo Furman przecież podawałeś nazwę. Którą stroną? Aha, tu jest kontakt. A, bo tu jest kontakt. A, Jezus. Jest kontakt, super. Ej, no, ominąłem no. Checkpoint. Po co? No i już. Po co? No i po co to muszę zacząć. Skąd to zwątpienie? To jest. Dobra. Ja też ominąłem checkpoint. Nie ominąłem. Ja już przegrałem w tym momencie. Nie ominąłeś, to jest bóg. Ja pierdzielę się. Wow. Bóg życia. Ominąłem? Manojek pewnie też błąd. Nie, ja ominąłem. Uuu! Józek, tu jest taki spad na dół, że pionowy? Go nagrywanko, żeby była miniaturka. O, dobry pomysł. Wow. Jak to jest dla nas, to szanuję. Jakie tunele. No. Macie X. Boosty. O, jest, myślałem, że wybuchłem. Panowie, poczekać na mnie, może gdzieś tam się zatrzymacie? Bo jak ładnie. Ja myślałem, że ty jesteś obok nas, Mano, jako to furman. Ja też myślałem, no mówię, ja się... musiałem zacząć od nowa, znaczy, ale że... teraz dobra, strąbałem. Co tu się dzieje? Wow, ale fajne. Pętle śmierdzi. O Jezus Maria. Co ci śmierdzi?
Jezus Maria, o co chodzi? To jest dobre. Ej, fajne, co? Wow. Co tu się odstanęło? Dobrze, że jestem zatrzymajka. No. Ale fajnie, jak się rozpędziłem. Dobrze, że jestem zatrzymajka. Polsko. Ta zatrzymajka zepsuła mi grę w tym momencie. Ej, jestem bardzo blisko was. No jesteś obok nas, ziomeczku. No ziomeczku, no i świetnie, przyjaciele. O, tutaj też będzie taki hardcore, Henry. Tak? Nie widzę, co się dzieje. Wow, wow, ale w ogóle ta kamera wariuje fajnie. No, strasznie. Chyba fajnie, tobie. Fajnie. What the fuck, boom! Ej, to to było! Dobra, jadę. I czy dojadę na autostradę? Aha, ale by fajnie ściągnęło tak na dół. Cześć, możesz mnie nie rozwalać? Ja, spoko, oczywiście. Teraz jadę tamtą, bo nie jechałem tam jeszcze. Dzięki, przyjacielu. Bawcie się dobrze po lewej stronie. Opsi, kurwa, Daisy! Zaraz się spotkamy, koledzy, tutaj patrzcie. Widzicie? Jesteśmy już przy sobie. Tylko tutaj będzie ciężko raczej jakoś zrobić. O nie, ale mi się to udało! No w ogóle to jest zajebiste! Ale byłem tutaj ubóstwem. Też mi się udało. Ale to jest na pewno ten, kto zrobił widz? Tak na 100% to jest to od widza? Tak, bo podawał mi nazwę. A jaka, no jaka jest nazwa? That's what she said. No. A nazwa nie była XDDD przypadkiem? Nie, that's what she said. Tak się nazywał wyścig. Tak. I tak się nazywał na tej. Bo wiem, bo dzisiaj go jeszcze dodawałem. No i super, w takim razie gratulujemy wam. Hejka. Ja sobie tyłem. Nie, ja spadłem. Ej, bo byłem ostatni i już spisałem się na straty, a tak naprawdę wystarczyło uwierzyć w siebie. Dobra, zatrzymać to zwątpienie i po prostu uderzyć w stół. Powiedzieć basta i można wygrać. Ja jestem tak daleko, ja nawet nie ukończę tego wyścigu. Nie, no ty dobra, ty jesteś. Za mną według tego. A, 30 sekund za nimi. No. Ale dobra, trzeba liczyć na to, że oni się rozdupczą na czymś. Znowu z furmanem jestem, kurde. Dobra, i znowu ten fajny tunel. Znaczy, no na pewno się rozpuścimy na czymś z furmanem jadąc zaraz obok. Dobra, jednak bez kapty. Ale obróciłem się. A to tak fajnie spadam z tego, bo ja tak wylatuję bokiem z tej pętli takiej ostatniej i tak spadam na proste koło, jak kot. Jak kotek. Fajnie, nie? Najlepiej, kurde. Jak mi się wydaje. I bardzo bym chciał pojechać tutaj jednak 4 okrążenia, a nie 3. Troszkę mi smutno, że zmieniłem. Dobra, daj spokój. Nie, no jest fajnie, jest naprawdę fajnie. Czym się uda teraz obrócić? O, pięknie. 50 sekund tylko mam do furmana, na pewno ukończę ten wyścig. To co ty zrobiłeś, bo do mnie masz 28. Dwa razy się wywaliłem. U mnie ma 52. 3 w sumie. No nie, no tak, Mati. Ale ty masz 20 sekund do nas, więc. No może chcę mieć tyle. A ja poczekam na mnie, żebym ukończył wyścig? Dobra. Oczywiście. Dzięki. Dobra, ja jadę plecami, elo. Kurwa, znowu się w tym samym momencie wyjebałem. No ja też właśnie się wywaliłem. A ja jeszcze się nie wywaliłem. Manek pierwszy? No proszę, no. Manek wygra, pomimo tylu problemów. Czyli przerwa zrobiła mi dobrze w GTA, muszę przyznać. Przerwy się robią dobrze. Aha, bo to jest trzecie okrążenie, ja myślałem, że to jest koniec już. Nie. Myślałem, że się wydupczę, ale jednak nie. Kurde. No. Też się próbowałem. Możecie powiedzieć, że to fart, ale ja powiem, że to czysty skill. Ej, wiecie, że ostatnio wbiłem 69 poziom w GTA. Chciałem sobie zostawić na odcinek, ale niestety wbiłem 70. Bym ci powiedział, ile mnie to obchodzi, ale... ale wiesz. Ale szkoda strzelić ryja. Ładnie. Gratulacje, mama. Dzięki, przyjaciele. Ej, słuchajcie, naprawdę, poczekajcie na mnie, chłopaki. Dobrze. Ja bym na was poczekał. Wiecie o tym, nie? Wie. Oczywiście. Ty zawsze na nas czekasz. Przecież to, jak ty jak przegrywasz, to tylko dlatego, że czekałeś, aż my pojedziemy do przodu. No wiadomo. Tylko i wyłącznie. Dokładnie. Nie jest tak, że jestem słaby. To nie jest tak, że masz zwątpienie. Ty po prostu nie wiem, co się ze mną po prostu dzieje. Go! Dojechałem. O, proszę. Gratuluję, Mariuszu. No. Wodar nie wam w siebie. Pierdolnij stół. Więc basta. Basta! I dasz radę właśnie. Ale przynajmniej byłeś blisko. Za zakrętem. Jezus! Dzięki. Ale nie zwątpiłeś w siebie, jechałeś do końca. Dokładnie. No właśnie, nie było zwątpienia. Biggest Tube Curse. Tak się nazywała ta mapka. Patrzcie, jakie hardkorowe rzeczy. Ale pamiętajcie, że to jest. Kto wybrał te 20? Bezkontrolny to jest ziomek. Kto wybrał te 20? No ja, a co? A mieliśmy wziąć się Femiota. A to tego nie słyszałem. No stary, kurwa, 5 razy mówiłem, że Femiot. Ale tak bez kapi. Ale ja bez kapi nie słyszałem. Ja pierdolę. Polak, ale dobra, no jak wygram, to dlatego, że miałem skilla, nie lepszy samochód. No na pewno, już nam odjechałeś na 5 km, dlatego, że masz skilla, tak? Za chwilę się zdenerwuję, za chwilę. Co się stało?
Nic. Jezu, to tak cały wyścig wygląda. No tak, to po prostu będzie najciekawsza mapka. Przez 10 km. Na świecie. Nie. Mam nadzieję, jeszcze ten Polak wziął szybsze auto i dlatego jest od nas 5 km dalej. Dokładnie tak. Nie to, żebym bulldopował, ale... Bulldopował. Troszkę mnie to boli. Ej, ja nawet nie mogę doskoczyć do kolejnego checkpointa. Co? No, coś jest nie tak. Ta mapa jest chyba popsuta. Dlatego ma 50%. Bo jest słaba po prostu. Jak patrzę w dół, to nie widzę nic innego poza tymi jebanymi tunelami. No, w sumie, rzeczywiście. A nie, potem się robi inaczej. Tak, potem się robi ciekawie. Ostatnie metry to jest po prostu najciekawszy moment. A nie, faktycznie tam jest jakieś wyprostowanie. Faktycznie, chłopaki, jestem winny. Dobra. Po prostu ten wyścig będzie tak dobry, że tak on będzie w bitrate'cie, kurwa, 2000. Oje, tu jest, tu trzeba coś przeskoczyć, patrzcie, ej. Gówno. Tutaj już ale jest co innego. Ale patrzyłem, co się dzieje. Kurde, nie, no to... i to już było jakieś, wiesz, urozmaicenie. No nie, ja macham myszką i nie wiem, co się dzieje. Zobaczcie, tak jak Mati odjechał, no. Ściany, która nie ma ściany. Najgorzej. Jakie to nie brzmiało. I powiem wam, że fajnie się jeździ T20. Tak? T20, tak? Ale nie, serio, nie słyszałem, nie, bo się wyłączyłem kompletnie. Nie, no rozumiem. Przepraszam. Ja też nigdy nie słyszę. Kek. Piję punktator. Nie. Potwierdzam. Wypadłem poza mapę, chłopaki. Kocham to jego... No bo ja... Takie powstrzymanie tych przekleństw, które idą. Się cistą na me usta. Ja na przykład mam bardzo ładnego shota, jak nas zrajdowali wreszcie. O, jakie ja też tam mam. Ładna ja znówka padła. On jest nawet na YouTubie. Dzisiaj? Nie. A nie widziałem tego. Nie widzieliście? Ja ci wyślę wam po nagraniu, okej? Okay? Ja im wyślę, okej? Okay? Nie, weź się spokój. To jest najlepszy wyścig, jaki grałem. No Beski, to co tam u was, chłopaki, jak tam wam jak tam życie? A jak wam idzie w szkole? No bardzo dobrze. Fajnie. Cieszycie się na powrót do szkoły? Piątka z przyrody. No ja dzisiaj dostałem szóstkę za modlitwę. I za referat o Janie Pawle II. A za całowanie księdza po kolanom. Po kolankach? No, też przeżywałem. W sumie dzięki temu miałem szóstkę z religii. No a ja myślę, że dlaczego. Ja mam panią katechetkę. Uuu. To gdzie ją całowałeś? Kolanie, no. Wróżanie. Jak to jest możliwe, że my sobie jedziemy ten wyścig, ale Matyniu 52 sekundy. Jest. No bo Matyniu ma dobre auto. Popełnij samobójstwo! Ja nie popełniłem ani jednego błędu. Pierwszy raz się wyjebałem. Nie O Jezus. O, nie tylko ja tutaj chyba... Nie popełniłem ani jednego błędu, a było ode mnie 10 no ja sekund. Byłem to samo miałem. Go salto? Nie, ja nie. Popełniałem. Tym razem nie popełnię tego błędu. Pomysł fajny, ale... Nie no, Mati, popełnij. Gówno warta! Słaba. Bardzo słaba. I to jest jeszcze nie koniec. No niestety, Mati już tam wjeżdża na metę. Tak? No... Nie dało się go dogonić. No. Go salto, znaczy, jeszcze mam szansę. Gdybym tam się nie wywalił, to... Prawdopodobnie bym z tobą wygrał, nie? Tomek, gdybym ja się nie wywalił, to bym wygrał z 10 razy lepszym czasem, ale możemy gdybać. No tak, tak bo masz bo masz lepsze autko, wiesz, prawda? Gdyby Andrzej Duda nie został prezydentem, to byś się z niego nie śmiał i byśmy się może nie znali. Bo masz lepsze autko, prawda? Nie. Mhm. Tak. Nie. No, ja myślę, że to będzie główna część mojego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobała. Ej, tu ktoś był za mną! Lol, uda mi się ukończyć wyścig, chłopaki? Nie. Zależy, gdzie jesteś. Na którym jesteś checkpointie. No bo widzę Mateusz. Nie uda się. Serio? No. Masz jeszcze tutaj, musisz wylądować i tam potem jeszcze spać. Skok. Do... Quality. O kurwa, elo. A może to była ta mapka od widzów? Nie, na pewno nie. Bo tam była coś tam po angielsku, a tamten opis dobra. Był XD. Nie, no nie było źle. Super, ale widziałem metę przynajmniej. Yes. Wow.